się nie znajdzie ta portmonetka, to ja nie chciałabym być w waszej skórze. Ja i tak wiem, kto to zrobił. Tak, wiem, tak, do ciebie mówię, oczywiście. I to nie będzie jak z tą aferą przy ostatniej ustawie. Nie. Tu jej winny się znajdzie, kara będzie. Przepraszam Państwa, rozpoczynamy w takiej atmosferze, ale podostawali się tu do pracy jakoś tak przez jakichś wujków, koleżków, nalazło się tego złodziejstwa i teraz nawet nikt nie wie, jak się kamerę obsługuje. Na szczęście tylko u nas jest tak źle, u Państwa zapewne w pracy są sami kompetentni ludzie, wykształceni po studiach, konkursach, fachowcy, jednym słowem. No, także zaczynamy. Zaczynamy. Włącz zielony guzik w głąbie. Ten tu. No. Mariusz! Mariusz! Mariusz, uspokój się. Jak ty się zachowujesz? Przecież zwariowałeś. Oj, ojciec, to się umrze ze strachu. No i co? No i gdzie jest dziadek i jego koledzy? Nie wiem, Mariusz. Proszę, nie wiem. Nie wiem, dlaczego my się daliśmy wyciągnąć na to głupie polowanie. Chyba się zgubiliśmy, tato. Mariusz! Nie zgubiliśmy się, właśnie się nie zgubiliśmy. To oni się zgubili. No, oni się zgubili, przecież my jesteśmy, prawda? Przecież to ich nie ma, nie nas. My jesteśmy tutaj, patrz. Jasne, ja jestem tutaj, jasne. Oczywiście jesteśmy, ale jak dojść do domu, to też nie wiemy. Mariusz, prawdziwy mężczyzna nie ma domu. Jest tym, wiecznym wędrowcem. Wiecznym wędrowcem, prawdziwy mężczyzna. No, to się od razu wyjaśniło, dlaczego ojciec tu stoi sparaliżowany strachem od 3 godzin i boi się kroka zrobić w jakąś stronę. Mariusz, my, mylisz odwagę z brawurą. Może byśmy gdzieś poszli. Co? Może byśmy gdzieś poszli, no. Gdzie ty chcesz iść? No dziadka szukać. Co? Czekaj, nie, stójmy tutaj, stój, poczekaj, nie, poczekaj na śmigłowce, na wojsko, ktoś nas w końcu znajdzie, przecież jakiś radar nas namierzy w końcu, prawda? Wiesz co, tata? No to chociaż może zawołamy dziadka. Nie! No, przecież nie wolno poszyć zwierząt, nie wiesz, co dziadek mówił? Przecież to jest wariat, ostrzeli nam głowy, jak przecież usłyszy, że krzyczymy. Stary wariat, to przecież... Mariusz! Ściemnia się. Ciekawe, czy tu są wilki. Kto? No wilki. Wilki? A mogą być? No pewnie. No przecież jesteśmy w lesie. Mariusz! A ty się zachowujesz! Dobra. Chyba pójdę ich poszukać. Co? No pójdę ich poszukać. A ja? A to tu zostanie. Jak, sam? No ze strzelbą. Nie, Mariusz, nigdzie nie idź. Nie, tato, pójdę, bo inaczej to w ogóle ich nigdy nie znajdziemy. Mariusz, nie, stój. Nie, pójdę. Stój, bo strzelam! A się zrobi dziura w głowie, to zobaczę. Stój! Stój, nie ruszaj się! Zostaniemy sami, poczekamy na śmigłowce, poczekamy na wojsko, poczekamy na, wiesz, czołg jakiś przyjedzie. Na pewno ktoś musi przecież o tym wiedzieć. Tato, no, tato, ale w ten sposób to nigdy ich nie znajdziemy. Dobrze, Mariusz. Jeśli nie żyją, to znaczy, że nie możemy już im pomóc. Dobrze. Poczekamy, dobrze. Poczekamy. O. Możemy sobie poczekać. A która jest w ogóle godzina? Co? No, która godzina? Gdzieś tak koło, nie wiem, 19. 19? To niedobrze. Niedobrze. Dlaczego niedobrze? 19, wie tato, to jest taka pora wzmożonej aktywności wilków. One wtedy wychodzą na żer. Mariusz! Co wychodzi na żer? No, wilki wychodzą na żer. To... Skąd ty w ogóle to wszystko wiesz takie rzeczy? No ja to skąd mam wiedzieć? Z biologii! Tak, ty głowiec, ze wszystkiego masz pałę, nic nie umiesz, akurat o wilkach to się musiałeś wszystkiego nauczyć. Wilki to moje hobby. Moje hobby od lat, tato. Czy ty wiesz, w ogóle to wszystko się zaczęło, jak znalazłem w internecie zdjęcie krowy, której wilk odgryzł głowę. Mariusz! Mariusz! Ktoś idzie! Wilki! Tam! No. Świetny strzał, synu. Mariusz, zwariowałeś? Dziadka byś zabił. No. Uch, ty. Konusie, ty. Gnój się bawi bronią. Jak tam, myśliwi? Upolowaliście coś? O, tam. Dzisiaj jakoś nie biorą. Nie, ale trafiliśmy na jedną kurę, zdechłą. Ktoś wyrzucił. A nie szkodzi, ojciec i tak wpakował w nią wiadro śrutu. Mariusz, przecież to mogła być pułapka.
Może tak, wilk się przebrał za kurę i się zaatakował z tyłu, no. Trzeba uważać. No dobrze, koniec polowania. No fajnie, jeszcze bym został, ale... Trudno, trzeba iść, tak? Chodźmy. Tak jest, wracamy. Tak. Na ognisko. Cześć, synu. No, super, dziadek, dziadek to ma pomysł. A na ognisku, jak zwykle, tradycyjna myśliwska dziczyzna. No, o, super. Świetnie, bo jestem głodny, jestem głodny jak... Jak wilk. Marusz! Tak, to... z tym, że jest takie stare łowieckie prawo, no. Że je się tylko to, co się wcześniej upolowało. No. Aha, bardzo dobrze. Super. Ach, te polowania! No, te polowania, te polowania. Na szczęście wziąłem ze sobą kanapkę. Jedną? Jedną. Marsz! No, dobra. Pamiętasz może, gdzie leży tamta kura? Popilnować samochodu? No dobrze, to niech panowie rzucą okiem. A długo pan będzie stał? A co? A to zależy, bo pierwsza godzina 5 zł, następna po 8. No, coś drogawo. To, jak drogawo? No, za luksus bezpieczeństwa trzeba zapłacić, proszę pana. Zresztą panie, no, to nie ja ustalam ceny, to nie ode mnie zależy. To ja tego nie ustalam, no. A kto? On. Prywatna klinika walki z nałogami znanego psychoanalityka doktora Kazimierza Posuwały. To tu każdy z nas może pozbyć się tego, czego się wstydzi. Witam pana. Co pana do mnie sprowadza? Panie doktorze... No nie mogę się pozbyć erotycznych myśli. Wszędzie, gdzie tylko można, po prostu przemycam erotyczne aluzje. Tak? A czy to się odnosi wyłącznie do kobiet? Tak, doktorze Posuwała. Ładne nazwisko. Dziękuję. Dawno pan to ma? Od małego. O, no i znowu erotyczne aluzje. No, ja już nie mogę. Dobrze. A jak to się u pana objawia? No to jest tak, że na przykład jak kontrolerka w tramwaju mnie pyta, czy mam bilet, to ja do niej trzyma kasowy, Nik. Albo na przykład w sklepie kasjerka pyta, czy mam drobne, to ja do niej z drobnych rzeczy, to ja mam tylko pieniądze. Pieniądze, nie? Bo reszta to nie, ale pieniądze tylko... To... Rozumiem. A nie próbował pan tak kiedyś zaszyć się gdzieś w domu, albo na wsi, w Bieszczadach, gdzieś, gdzie nie byłoby kobiet? No wie pan, ja próbowałem, no ale to co, od razu włączam telewizor, bo mam nadzieję, że ta z panoramy, ta blondyna się w końcu rozbierze. I piszę jeszcze do tych magazynów, no żeby oni zrobili zbiorowe, nagie zdjęcie wszystkich prezenterek pogody. Żeby one te wszystkie te prezentowały tam w ogóle. Proszę przestać, bardzo pana proszę. Mogę chyba panu pomóc, naprawdę. O, no, świetnie. Myślę, że w ogóle bardzo dobrze, że zwrócił się pan o pomoc do psychoanalityka. A, bardzo, bardzo się cieszę, no. Chociaż te 4 ostatnie litery w słowie psychoanalityk to też są chyba takie trochę zbędne. Psychoanal. No bardzo pana proszę, proszę wreszcie przestać. Proszę, tu ma pan zdjęcie pewnej pani. Proszę się jej przyglądać 3 razy dziennie przed posiłkami. To powinno pana raz na zawsze zniechęcić do kobiet, no i do posiłków też. No, wie pan, panie doktorze, no, no. No, o co chodzi? Ależ ona ma w oczach kurwiki. Irena, ja nie wiem, czy to mi się podoba w ogóle wszystko. Ty przestań marudzić. Nie, to mi się w ogóle nie podoba. Przymierzasz po prostu, po co żeśmy do tego sklepu tutaj przyszli? Ja wiem, że ty byś całe życie w jednej koszuli przełaził. Ja dobrze proszę wyglądam, bardzo, masz i rozbieraj się, raz, dwa, już, już, nie będę tu czasu tracić. Irena, ale ja... Przebieraj się, raz, dwa, rozbieraj, już. Ale ja się wstydzę. Czego, Bogdan, czego?
No, mój Boże. Ale ty masz wielki brzuch. Gdzie? Gdzie? Na plecach. No, ty nie widzisz naprawdę? Nie, tu się jakoś tak musiałem dziwnie najeść. Mhm. Normalnie jestem jak deska, no. Tak. Przystojny chłopak. Pamiętasz, jak byliśmy latem na plaży? Pamiętasz? No i co? No, jak się położyłeś na brzuchu, to ci tylko nogi sterczały w powietrzu. Ty, Irena, zobacz. Zobacz tutaj. O Jezu. Widziałaś? Boże, jaki ty masz wielki brzuch. Już daj spokój z tym brzuchem tam. Zobacz, co to w ogóle są za spodnie. Jakieś dziura w kroku. Bogdan, bo to nie są spodnie, tylko sweter. A sweter, Bogdan, zakłada się przez głowę, która u normalnych ludzi służy do myślenia. U ciebie nie wiem. No, pokaż się tam, jak patrz, no się nie dopina. Ja w ogóle nie wiem, jak to jest. Jakie spodnie założysz, to za małe, a czapka każda za duża. Ładnie jest. Ładnie? Ładnie jest. Ale tak jakoś dziwnie wygląda. Ładnie jest. Ale tak dziwnie, no jakoś tak... Jak? Tak pedalsko. Znowu wydziwiasz. Jak nie dziewczyńsko, to jeszcze jakoś inaczej. Mówi ci Bogdan, no. Do twarzy ci w tym, no. A że twarz masz taką, to co zrobisz, no. Ładnie jest. Ładnie tak? Jest, tak. Dawaj mi te stare szmaty już. Tylko nie wyrzucaj. Panie sprzedawco! Panie sprzedawco! Macie tu tak, blisko jakąś spalarnię śmieci, coś te rzeczy takie. No coś, proszę, coś wymyślimy. No, proszę, pan zerknie. No prawda, że ładnie jest, no. Ładnie. No bardzo ładnie, proszę panią. Słyszysz? Bardzo ładnie. Panu się bardzo podoba. Będzie pan zadowolony. Tak, tak. Mówię ci, bardzo ładnie. Ale bardzo nie. Ładnie, proszę to pana. To jest styl, no Bogdan. Nie. Nie, niewiele ci to powie. To jest styl. Cudownie. Prawda, panie sprzedawco, do kasy, proszę bardzo. Będzie pani zadowolona. Bardzo, już jestem. I mąż będzie zadowolony. W ogóle wszyscy będą zadowoleni. No nie wiem, nie wiem, no. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Chociaż w sumie dlaczego nie? Najnowsze badania wykazują, że w Polsce dramatycznie spada czytelnictwo. A pan, kiedy ostatnio miał książkę w ręku? Wie pan, nie dalej jak wczoraj. Żona mówiła, żeby coś z tym stołem zrobić, bo się chwieje. No to wziąłem książkę i... Elegancko. A pan czyta książki? Tak, 3 na raz obecnie. 1 Poznaj Żyda, 2 Wpływ Żydów na politykę światową, 3 Żydowski spisek ogarnia świat. Ale ostatnio, jak siedziałem w kuchni, czytałem, ktoś mi żarówkę przepalił. Proszę pana, przypadek? A pan czyta coś? Ja czytałem lektury szkolne mojego syna, wie pan, bo dzieciak chodzi do podstawówki, taki no niezazdolny jest po matce. To ja mu pisałem wypracowania do szkoły, ale ostatnio już nie czytam. Tak, a dlaczego? Ta ostatnia pała mnie załamała. Miło mi państwa poinformować, że właśnie otrzymałam nagrodę, statuetkę Mieczysława za osobowość telewizyjną w kategorii najlepsza prowadząca program rozrywkowy cykliczny rozpoczynający się na literę T. Nagroda jest dla mnie tym cenniejsza, że przyznałam ją sobie sama, słono płacąc za koszty materiału i robocizny. No bo przecież czekając na ruch ze strony państwa, to można by się doczekać śmierci, a jaki to już państwo sobie sami dopowiedzą. Oj, karteczka mi spadła. Nieważne, takie to. Dziękuję wszystkim ludziom za tę nagrodę. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego. Moim rodzicom, mojemu mężowi, mojemu sąsiadowi. Kocham was. Fajnie. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia.
Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Halo? Słabo słyszę. Aha, mrównica, dobrze, bardzo dobrze, nie wchodzi, nie wchodzi, tak. O, bardzo dobrze, że pan jest, panie mrównica. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie mrównica, panie inżynierze, czy pan się tak z grubsza orientuje, co gdzie leży na świecie? Tak, z grubsza? Mhm. Mam brata w Łomży. Gdzie? W Łomży mam brata. Tak? Łomża, Łomża, Łomża. A ma pan kogoś w tym, w Afganistanie? Proszę? W Afganistanie ma pan kogoś? Nie wiem, ale chyba nie. Na pewno nie. Dobrze, to się dobrze składa. Będzie pan miał szansę kogoś tam poznać. Tak? Mhm. Jutro, nie, co ja mówię, dzisiaj, za 2 godziny już pan leci do Afganistanu. Ale po co? Po co to się nogi noco? No. Panie mrównica, nasz zakład, który produkuje, wie pan co, potrzebuje nowych rynków zbytu, nowych kontraktów, nowych zamówień, a to jest możliwe tylko dzięki bezpośredniej obecności tam, gdzie się coś dzieje, na miejscu, w gorących, zapalnych punktach globusa. Dlatego do tej misji potrzebujemy ludzi odważnych, odpowiedzialnych, ludzi z poczuciem misji. To dlaczego lecę tam ja, a nie pan? Ja mam uczulenie na świst kul, a pan dzięki temu otrzymuje swoją życiową szansę. Tak? Oczywiście. Za 2 godziny ma pan samolot. Ale właśnie, panie dyrektorze, przecież... Co? Ja w życiu nie leciałem samolotem. Nic nie szkodzi. To bardzo dobrze. Od tego jest pilot. Pilot będzie leciał samolotem, pan będzie siedział z tyłu. I niech pan słucha pilota, bo jak on powie, że jesteście nad doliną Pandżushiru, niech pan zapamięta, nad doliną Pandżushiru. Pandżushiru? Tak, to co pan wtedy robi? Bierze pan wtedy, proszę pana, spadochron, otwiera pan luk, pan skacze, pan spada i pan negocjuje. Co negocjuje? Już panu mówię, więc tak. Granaty puszczamy po stówce, za karabin krzyknie pan tysiaka. No może pan zejść tam góra 200. Ale panie dyrektorze, jak ja w ogóle coś krzyknę, jak ja nie znam w ogóle słowa po afganistańsku? Nie szkodzi, nie szkodzi. Niech pan się porozumiewa na migi. Na migi? Tak. O, właśnie, bardzo dobrze. Migi puszczamy po dużej bańce. Chyba, że no, będą chcieli kupić 10, to pan może tam jakiś rabacik... Zniżka. Zniżeczka, rabaciczek, coś takiego. Tak. Tak? Aha, no i co? To chyba wszystko. Za 2 godziny ma pan samolot. Panie dyrektorze, no. Ale właśnie to ja nic nie spakowałem. Tam w ogóle jest tak ciepło, zimno. A gdzie? No w tym pan Dżushiru. Pan Dżushiru. Nie wiem, że to nie jest rewia mody. Jak pan w ogóle teraz wygląda? No tak, jak codziennie. No, to bardzo dobrze. Pan się tylko pod szyją zapnie i gotowe. Panie mrównica, no. Aha, inżynierze, jak pan będzie wracał, o ile pan będzie wracał, znaczy tak czy owak, jakoś tam pan powróci, to zawsze możemy panu walnąć taki wielki wieniec, że... Tak? Całe miasto będzie panu zazdrościć. A ja myślałem, że pan dyrektor mnie nie docenia. Gdyby pan jednak wrócił o własnych siłach, to pan by mi przywiózł taką czapkę. Oni tam mają takie w Afganistanie takie czapki, wie pan, z takim rondem. Z czego? Z wielbłąda, wie pan to? A może dzieciakowi pan... To może i obu dzieciakom będą sobie wyrywać. Czy tam ten... na ilu kupić? Na 3. 3? Tak. A jakieś bym na to dostał zaliczkę, pieniądze? Panie mrównica. W górach pieniądze są tylko bezwartościowymi papierkami. Po co to panu? Ta, będzie pan miał w kieszeni, będzie panu tylko obcierać nogę. Po A co? To niepotrzebnie. Skąd? Coś ważniejszego panu da. Coś ważniejszego, żeby pan pamiętał, skąd pan jest, skąd pan pochodzi. Z Łomży. To wiadomo, ale generalnie. Proszę bardzo, to dla pana. Pan Tadeusz. Tak. Wie pan, kto to napisał? No, to niech pan już zasuwa, niech pan leci i niech pan... Nasz zakład na pana liczy, panie mrównica. No co jeszcze? Spadochronu bym zapomniał. A, no na właśnie. Ten pan Dżusiru jakbym... No, szerokiej drogi, panie mrównica! Thank you.
sobotnia letnia noc. Cichutko radio gra, gdy nagle leci coś, co słyszę pierwszy raz, naciskam rec i play. Kaseta poszła w ruch, podkręcam głośność i... Let's everybody move! Fa la 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 la, a nagrywanie trwa. Fa la 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 la, ta muza nie jest zła. Fa la 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 la, ktoś tu się na tym zna. Fa la 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 la, to czyli właśnie ja. Let's dance, let's dance, let's everybody dance. Let's dance, let's dance, let's everybody dance. Z kasetą pędzę przez ulicę niczym wiatr i już przede mną jest Kuba na bongo klapi jako DJ Bloom. Zapuszczam muzę, by oszalał zaraz tłum. The music is the king, fa la 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 la. Kaseta poszła w ruch, fa la 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 la. Let's everybody move, fa la 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 la. Z głośników płynie żar, fa la 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 la. I'm super disco star. Nie jest cool. Potworny głowy ból. Lecz już pod koniec dnia znów fa la la. Fa la 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 la. Fa la 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 la. W trakcie programu Państwa obserwowałam i pozwoliłam sobie Państwa narysować. Może troszeczkę tak byle, jak Państwo się tutaj troszeczkę ruszali, a nawet jeden pan, tu też przyuważyłam, to w czasie, kiedy była piosenka, to wyszedł do kuchni. Nieładnie, proszę pana. Ktoś tutaj się męczy, śpiewa, musi się nauczyć tekstu, a tu sobie ktoś w tym czasie kanapkę robi albo jeszcze coś gorszego. Ja może pokażę w takim razie rysunek. Objaśnię. To właśnie są Państwo, to jest telewizor, to ja, o, a to jest właśnie ten pan, pan się rozpoznaje, robi sobie pan kanapkę, tutaj widzę, też jest wesoło, no, także proszę Państwa, Państwo sobie sami wyciągną wnioski ze swojego zachowania przed telewizorem, a ja zapraszam już serdecznie za tydzień, proszę Państwa, w ramach akcji Cała Polska włącza telewizor dzieciom, by wreszcie mieć spokój od tych bachorów, zapraszam na serię ciekawych reklam oraz satanistyczny koncert transmitowany z Krakowa. Zapraszam serdecznie. Pa.